Hej, hej, hej! Z tej strony Kamson, a dzisiaj taki troszkę inny odcinek, ponieważ gramy sobie w Apocalypse Rising 2 oczywiście w Robloxa, natomiast dzisiaj mam w planach, żeby wam pokazać parę po prostu ciekawych akcji. Dzisiaj sobie troszkę pobiegamy, troszkę poopowiadam różnych ciekawostek w trakcie tego, powiedzmy, biegania i szukania ludzi, bo dzisiaj sobie po prostu będziemy walczyć z różnymi osobami, jak się oczywiście uda kogoś znaleźć. Jeszcze jest Halloween event, bo mam w planach generalnie nagrać odcinek, jak jeden z widzów mnie poprosił, żeby wam pokazać, gdzie się respią najlepsze luty, gdzie są najlepsze spawny broni coraz to lepszych. Natomiast póki jest jeszcze Halloween event, nie pokażę tego, ponieważ na razie dużo miejsc jest po prostu, o, widać takie coś jak tutaj, czyli są po prostu takie zakażone miejsca i mapa się troszkę zmieniła przez to, że jest ten event, więc dopiero kiedy wróci stara mapa, a mamy dzisiaj, dokładnie kiedy to nagrywam, jest 23 listopada, dopiero 28 listopada będzie koniec tego eventu, więc wtedy będę wam opowiadał więcej o tej grze, jeśli chodzi o standardową tutaj, powiedzmy, wersję tej gry, tak? Czyli bez żadnego eventu. No, a dzisiaj sobie wchodzimy do gierki na luzie i po prostu sobie poszukamy gostków i zrobię taki odcinek po prostu PvP. Trochę tutaj rzeczy mam z ostatniego live'a, więc sobie pobiegamy troszkę. Tak, no i jesteśmy w miejscu teraz akurat Halsey Island jesteśmy. Tutaj koło Fairview, ale my sobie generalnie będziemy biegać i szukać gości. Mamy 18... ludzi na 20, czy oni zmniejszyli liczbę graczy na serwerach? Jest to bardzo możliwe. Aha, widzicie, to jest takich ciekawostek, że mam nazwę Kamson Pro, także sobie w końcu zmieniłem nazwę. Bardzo wam dziękuję serdecznie za wasze donaty, ponieważ bardzo się do tego przyczyniliście, wy przede wszystkim, że właśnie mogłem sobie za pieniążki, które mi przesłaliście, zmienić tą nazwę, także fajnie, że jesteśmy razem, że tutaj mnie wspieracie, także bardzo wam serdecznie jeszcze raz za to dziękuję. Sobie tutaj będę przeszukiwał trochę miejsc, żeby po prostu szukać sobie coraz to lepszych rzeczy. Generalnie to próbowałem zrobić odcinek jeszcze wcześniej, dlatego tak trochę zajęło mi to nagrywanie, czy inaczej przygotowanie się do odcinka, bo po prostu chciałem nagrać, jak znajduję taką tą maskę tego Jasona. Tą hokejową maskę, bo to jest akurat Phantom Mask, a ja chciałem wam pokazać, jak znajduję to od tego Jasona, natomiast no, okazało się, że nie respi się ona ze samego tego takiego, powiedzmy, Jasona z horroru, bo oni tutaj zrobili jakby wątek, odwzorowali ten wątek tutaj w tej grze, że gdzieś tam przy namiotach takich się respi ten Jason, no ale go tam, co prawda się tam respił, ale nie wypadała z niego ta maska. Przeczytałem na Wikipedii, że ona się po prostu respi w takich, o, domach mieszkalnych, jak tutaj widzimy. Takich po prostu domkach, więc troszkę się zdenerwowałem, bo poświęciłem naprawdę chyba z 2 godziny na nagrywanie tamtego filmu, a się okazało, że źle się doinformowałem, po prostu źle byłem doinformowany i to nie wyglądało tak, jakbym się spodziewał, więc ta maska po prostu się respi w domach i trzeba mieć szczęście, żeby ją znaleźć. Natomiast gdzieś tam znalazłem w jakimś innym domku maskę Mima, o, taką Black Artist Beret. Po prostu taki mim wyglądał z taką, jak nie wiem, jak to powiedzieć, miał taką maskę Batmana, może nie Batmana, tylko tego, jego wspólnika, jak oglądacie DC, czy jesteście fanami, to wiecie, jak Robin, jego wspólnik, miał taką maskę, taką na że tylko dwoje oczu i taką tutaj, jak powiedzmy, czarną, tak? No, tak wyglądał między innymi ten mim, więc tak by to wyglądało. No i szukałem generalnie, tak, ciekawych tutaj właśnie rzeczy, no i tylko znalazłem praktycznie tą czapkę w tamtym odcinku, no a poza tym to właśnie nie miałem szczęścia, żebym znalazł tą maskę hokejową, tak? Więc dzisiaj takie luźne granie, bym powiedział, na spokojnie. Słyszymy gdzieś tam gościa, więc spróbujemy trochę powalczyć. Gdzieś koło Naval Station. Tak, no i obiecałem, że będę wam opowiadał różne ciekawostki, tak? No to z takich pierwszych ciekawostek już na live mogliście zauważyć, gdzieniegdzie na całej mapie, teraz jest jeszcze ten Halloween event, więc jest takie niebo ciemne, ale będę to jeszcze mówił na odcinku, gdzie będę wam opowiadał o lucie, ale w niektórych miejscach, przy drzewkach, przy jakichś na trawie, gdzieś w takich miejscach respią się skrzynie, w których można znaleźć jakieś bronie fajne. Czekajcie, coś tu słyszałem, a może i nie. Tutaj widzimy, jest taka ciężarówka medyczna. Nie wiem, czy ona tutaj jest zawsze, chyba nie. Czasami się takie jakby tiry respią i w nich możemy znaleźć różne ciekawostki. Aha, tam się respi taki jakby mini boss. Dobra, ja wiem, o co chodzi. To nie jest tir taki medyczny. To jest po prostu tir taki, gdzie się właśnie respią, taki jakby, nie wiem co to jest, taki disco coś tam, o, patrzcie. I oni mają fajne bronie, jak traficie na taki, na takiego tira. O, to jest ten boss właśnie, o którym mówię. Z niego wypada Deagle właśnie. Także tutaj wracając do
pytania od widza, no to właśnie z takich, powiedzmy, z takiego minibossa, takie ciężarówki jak znajdziecie, to będziecie mieli szczęście, bo tam się respią bardzo fajne bronie. No Digli jest dobry, ale ja mam tutaj teka, szybką broń, także sobie na razie zostawię. Ewentualnie sobie zjem te pilsy. Pilsy, czyli tam powiedzmy tabletki, tak? No i tutaj się respią właśnie tutaj takie zombie. Tutaj z reguły trzy zombie są i ten ma na przykład z tyłu chyba kałaszka, z tego co pamiętam. One są dość mocne, szybko atakują, także uważajcie. O, i z niego kałaszek wypada, nie? Jak widzicie. Tylko nie wiem czy brać, bo w sumie to jest ten... ciężko znaleźć tą amunicję, powiem wam szczerze. No jest oczywiście kałak dobry, ale trzeba mieć troszkę... O, widzicie, koszulę też jej nie mam. Patrzcie jaki ten mocny, jak mnie tutaj po cichutku ugryzł. Czy jak to nazwać? Dobra, sobie zjemy coś, żeby mi trochę się odnowiło życia. Dobra, jeszcze sobie wypiję. No wypadają właśnie z nich takie awiatory, ja na to mówię, takie okularki, co nie? Tak, a nawet tutaj są, widzicie, respią się na tym, na kanapie. Także spoko, o i taka koszula, widzicie. Pobiegamy sobie dzisiaj w takiej koszuli. No i co, przede wszystkim się respi tutaj taki gold duffel bag, tak? Ja mam brązowy, a generalnie on jest niby taki rare, tak? Czyli taki jest, jak to powiedzieć? No, rare, czyli taki unikatowy, tak? Przedmiot. Oj. No i tak to mniej więcej wygląda. Takie tiry, także serdecznie polecam, bo można znaleźć ciekawe przedmioty. To jest taki tir jakby dyskotekowy czy coś. I on się respi naprawdę w losowych miejscach, także ja raz go znalazłem tutaj, koło Regional Airport, na lotnisku mi się zrespił. Teraz mi się, jak widzicie, tutaj pod Huddington zrespił się tutaj, w tym miejscu dokładnie. Także są losowe też chyba spawny. Co jeszcze mogę powiedzieć? Szukajcie też helikraszy, tak? Bo helikrasze są opłacalne, tam możecie znaleźć właśnie super rzeczy. Nawet ten ghillisuit, tylko że zwykły zielony. A zielony mi się, powiedzmy, bardziej nawet podoba niż ten halloweenowy, co teraz jest w tym evencie. Także no naprawdę fajnie. Widzę, że nam trochę graczy odeszło. Kogoś tutaj było słychać niedawno, ale no nie wiem czy po prostu kogoś spotkamy. Może jakąś tutaj akcję jeszcze ogarniemy. Bo generalnie ostatnio to no nie nagrywałem za dużo z tego Apocalypse Rising, też tak samo live'ów nie prowadziłem, no bo no jest cały czas ten Halloween event, tak? Czyli po prostu jakby no ja już co tam chciałem, to sobie zdobyłem wszystko z tego eventu, te maseczki, te po prostu przedmioty z tego eventu, więc mi już jakby to nie jest potrzebne, żeby tutaj biegać i szukać tego tam po Cytadeli i tak dalej, więc sobie teraz biegam i szukam jakby po prostu ludzi, tak? Czyli tak jak w klasycznym Apocalypse Rising bym powiedzmy się zachowywał, czy jak to nazwać, tak? Czyli tak jakbym biegał normalnie, to tak sobie biegam normalnie, nie? No, ale widzę, że oni teraz pracują nad optymalizacją troszkę, jeśli chodzi o Apocalypse Rising, bo widzę, że zmniejszyli liczbę graczy. Nie wiem, czy jeszcze Oil Rig jest na tym? Jest Oil Rig, dobra, bo ktoś mi tam z widzów powiedział kiedyś, że Oil Riga też planowali gdzieś tam usunąć, więc czy tam usunęli na chwilę, żeby sprawdzić prawdopodobnie tą optymalizację. Tak, i tutaj macie takie zombie wojskowe. Zawsze mówię, że trzeba na nie uważać, bo no po prostu są mocniejsze, tak? Także tutaj musicie pamiętać o tym, że one są szybsze i tak dalej. Jakie tu jest? A, to jest ta amunicja, dobra. Tutaj przeładuję tylko. No i wracając tutaj oczywiście do tematu gdzieś tam broni, no to generalnie tutaj jak macie taki konwój, takie wojskowe, powiedzmy tak, wojskowy taki tirek czy ciężarówka, no to tam możecie znaleźć sobie też dość spoko rzeczy. No głównie amunicje, jakieś bronie. Z tych zombie zresztą też wypadają czasami karabiny lepsze, o widzicie tam jakiś biegnie. Także będę miał zaraz amunicję do mojego M16. M16 generalnie nie polecam, nie jest zbyt dobrą bronią, tylko że ja nie miałem wyboru za bardzo teraz. Nie miałem szczęścia jakby do broni. Było wcześniej te AK, ale nie wziąłem, bo mało amunicji, jak widzicie. Akurat do M16 ja biorę zawsze, bo jest dużo amunicji, wszędzie się respi ta amunicja, powiedzmy, właśnie na to, tak? 5,56 na to. To na pewno polecam, bo pod tym względem, jeśli chcecie amunicję, a jeśli chcecie jakby broń fajną, no to M16 jest średnie, ponieważ strzela to w sposób tak następujący. Jednostrzałowo. Ej, słyszycie to? Jest kurde gdzieś gościu. O, to jest fajny pak, bo tu możecie sobie dać amunicji ile chcecie. Patrzcie. Ja się muszę trochę rozglądać, żeby mnie gościu zaraz nie czmychnął. I tu sobie sypiecie amunicji, kupę, patrzcie. I będziecie mieli zaraz... Będziemy mieli zaraz dużo... Muszę patrzeć, bo jak tu gościu przybiegnie, to trochę lipa, nie? Dobra. Sobie szybko to przesypię. Też za długo nie stójcie przy takich konwojach, bo to zawsze przyciąga gdzieś tutaj... widownię, tak? Także za długo nie ma co tu stać.
A tu gdzieś gościu kurcze był, nie? Także patrzymy. Tu jeszcze jest jakiś celowniczek fajny, holo. Sobie chyba zostawię ten, nie wiem. Jeszcze nie myślę o tym za bardzo. Czekajcie, sobie tu wymienię coś, bo mi to daje więcej zdecydowanie niż jakieś tutaj. O, to sobie wezmę i sobie pobiegniemy tam. Bieg, dobra. No i co? Tu gdzieś jest gościu. Niedaleko. Patrzymy sobie. Także już parę informacji, parę ciekawostek wam sprzedałem odnośnie respienia się właśnie tutaj tego typu amunicji i broni, nie? Tu gdzieś jest typek, także my patrzymy, co tutaj się dzieje, bo ktoś tutaj strzela i generalnie jesteśmy tutaj przy lotnisku Naval Station, czyli to jest takie lotnisko dość takie oblegane przez graczy, jak nie ma na przykład eventów czy coś w tym tego rodzaju, nie? Ja mam oczywiście snajperę, bardzo dobra snajperka, jedna z najlepszych w grze. Jak nie najlepsza, bardzo fajna jeśli chodzi o właśnie tutaj takie strzelanie czy pestkowanie z dystansu. Oczywiście jak podchodzicie na blisko, tu jest gdzieś gościu i to niedaleko. I to było naprawdę blisko. Gościu jest gdzieś tam na prosto przed nami. Także sobie powoli podchodzimy i zobaczymy, co nam się uda tutaj uszknąć. Dobrze było, żeby zombie nas nie słyszały, bo wtedy się zdradzimy, tak? Jak nas zombie, to też taka taktyka lekka moja, zawsze tak sobie to robię, że jak zombie nas zauważą, no to zaraz to gracze jakby będą słyszeć, prawda? Bo to jest jednak hałas, nie? Czekajcie, podbiegniemy sobie troszkę bliżej. Mam nadzieję, że ten zombie nie, no zauważył mnie, trudno. Chciałem się przemieścić, ale no kurczę, widzicie. Jeszcze mnie tutaj przytryknął. Dobra, możemy zrobić tak, wezmę sobie M4, wezmę sobie na ile to jest, mamy boosta na 50 sekund. Dobra, weźmiemy sobie i zaryzykuję sobie podbiegnięciem tam troszkę bliżej. Kompletnie nie wiem, gdzie tej gościu się znajduje, także będziemy troszkę ryzykować. Opsa. Zaraz będziemy słyszeć, czy tam gdzieś jest rzeczywiście typek, może być tu w środku. Słyszycie, nie? Jest tu gdzieś typo. No i generalnie jak chcecie sobie znaleźć fajne bronie, to tutaj na pewno się takowe respią, tak? W tym miejscu. Tylko pamiętajcie, że to jest bardzo dużo zombie, nie? Tu widzę, że naokoło mamy ludzi. Generalnie. Gdzieś chyba jest gościu. Bo tam jest zombie. Czyli gościu może być tak naprawdę przed nami tam. W miejscu następującym. Tu chyba, w tym budynku będzie. Sprawdzamy. Tu gdzieś był na ziemi zombie, nie? To są rzeczy, dobra. To świadczy o tym, że tu gdzieś jest typek jeszcze. Możemy spróbować do góry iść lekko. Jest tutaj gość, widzicie? Czekajcie, czekajcie. O, jest. Tu się pospieszyłem. Ale on teraz nie wie, o co chodzi. O, tam sobie biega. Tak się właśnie ściąga między innymi ludzi. Tylko trzeba się jeszcze rozglądać, czy jeszcze nie ma jakiegoś drugiego typa, co nie? Bo to czasami często jest tak, że już zabiliśmy kogoś i i w euforii biegniemy zobaczyć, co on miał, tak? No ale często i gęsto jest tak, że jeszcze ktoś ma kolegę, więc trzeba spokojnie się zachowywać, jeśli chodzi o takie rzeczy. Oczywiście powoli sobie będziemy tam podchodzić, ale jak to się mówi, bez pośpiechu, nie ma co się spieszyć. Dobra, na tej zasadzie, nie? Że od przeszkody do przeszkody. No i co? I praktycznie gościu nic nie miał. No miał tylko takie M16 co my, no ale nie miał praktycznie w ogóle amunicji, także tutaj... No, ale generalnie tak można wyciągać gości, tak? Czyli się przypatrujemy z początku, patrzymy, po prostu już czekamy na najlepszą okazję. No i tyle. No i próbujemy kogoś gdzieś tam trafić, co nie? Jeszcze sobie pobiegniemy na tą wieżę, licząc trochę, żeby nie trafić na jakiegoś gościa za bardzo. Tu jeszcze mamy pilota, może nam wypadnie z niego czapka, czekajcie. Nie, nie wypadła. A ten co taki wkurzony?
Wkurzone zombie są dzisiaj coś. Jeszcze jeden pilot. No piloty są mocniejsze, pamiętajcie, że one jednak biją troszkę mocniej. No i tutaj mamy helikopterek. W środku oczywiście też się respią lepsze rzeczy. Zawsze tam sobie lubię trochę przystanąć, żeby posłuchać, co się dzieje, bo różnie to jednak bywa, tak? No i tutaj generalnie opłaca się przeszukiwać takie miejsca, no bo tutaj to są typowo skrzynie takie, o widzicie, militarne. Ładujecie sobie amunicję do takiego wora, jak znalazłem. Takie właśnie worki się między innymi respią na tych konwojach, co wam pokazałem. Te ciężarówki całe, tak? Stanak, o widzicie, czyli znowu amunicja ta, którą potrzebujemy. Jeszcze chyba jest 7,62, tak jest. No, to praktycznie tylko jedną pestkę zużyłem w tym mojej snajperce, więc... No ale generalnie w tych takich, o, zielonych skrzynkach, o, w tych skrzyniach szukacie, zawsze znajdziecie jakieś militarne, powiedzmy, rzeczy, tak? No tylko muszą się one z reguły i oczywiście jedzenie, o, jakieś flashlighty macie tutaj, możecie sobie dawać na pasek gdzieś tam i to wam oświetli gdzieś tam, patrzcie, o, ops. No taka, to jest takie do... A co, to nie działa światło? To pierwszy raz się z tym spotykam. Może latarnia będzie mi działać. O, latarnia działa. Ty, zepsuta latarka. Co teraz? Walamy ją. Takie jedzenie jest bardzo fajne, militarne. Macie 85 energii i 20 hydration, tak? Czyli to się dość opłaca. Tu znowu mamy taką ciężarówkę militarną. Ta mamy. Chociaż to mi wygląda na pojazd normalnie do jazdy, więc... No ale tak jak mówię, no generalnie każde miejsce się opłaca tutaj przeszukiwać, jak jesteście na tym lotnisku. Polecam je w sumie, bo nie ma tu aż tak dużo zombie. Tu jeszcze macie z drugiej strony część taką, o, powiedzmy, portową. Tu też kiedyś gościa w sumie spotkałem, już kilku w sumie gości. I tu też macie takiego, taki hangar, tutaj macie takie, o, powiedzmy, te Humvee, tak, czyli te jeepy, w których też się respią właśnie spoko rzeczy, tam możecie też przeszukiwać. Tak, no i co tutaj jeszcze? M14, o, patrzcie, ale M14, ja wiem, czy chcę. Fajne, bo jest semi-automatic, nie? Ja mam M16, a więc to jest to samo, bo też strzelam tylko pojedynczo jakby z tej broni. No ale amunicji mam o wiele więcej, więc nie wiem, czy to brać. No dobra, a więc tak zrobimy. Zrobimy tak sobie, patrzcie, pokażę wam taki myk. To sobie tu przekładacie, bierzecie to sobie tu. I teraz tak, to sobie przesypujemy całe do tego oczywiście wora. To sobie dajemy tu, tutaj mamy, co mamy tutaj? Jeszcze to. No i w tym momencie mamy 200 amunicji, więc to jest bardzo dużo na ten moment. To wywalamy, to sobie bierzemy tutaj. Czyli mam teraz takie jakby dwie snajperki w sumie. Ciekawe. No i co? I mamy... Aha, jeszcze będę miał w sumie miejsce, tak? I sobie przeładuję. No właśnie. Jeszcze coś tu mogę... Jak to się mówi, przeszmuglować. No, niech tak będzie. Dobra, naładuję sobie jeszcze do tego amunicji i będzie przygotowane. No i tu mamy taką M14, dość spoko, bo jest też semi-automatic, więc i tak bym strzelał podobnie jak z M16, więc pomyślałem, że będzie to lepszy deal z tego względu. Można tu przejść? Czekajcie, może przez okno mogę wyjść. Tak. Lepszy deal, no bo ponieważ i tak strzelam jednostrzałowo, to jest chyba pojazd do jazdy normalny, tak. Moim zdaniem to jest lepszy z takich, no chyba jeden z najlepszych pojazdów, bo ciężko nas tutaj zabić w środku, ciężko nas ustrzelić, małe okienka są. No tutaj akurat ten nie ma paliwka, ale generalnie tak, polecałbym to auto. Jest dość też szybkie, jest to jednak jeepek, tak, także spoko. No ale szczerze wam powiem, że z tego co widzę, to rzeczywiście poprawiła się tutaj optymalizacja gry, bo gdzieś tam często mnie wywalało wcześniej, jak sobie streamowałem, grałem. A teraz widzę, że jak jest mniej tych jednak graczy, to lepiej to jakby chodzi. Jest 20 teraz, więc fajnie, jak najbardziej. No, także moi drodzy, słuchajcie, myślę, że jeśli chodzi o taki odcinek, można powiedzieć, przypominający, tak, gdzieś tutaj, bo jeszcze jest ten Halloween event, więc tak pomyślałem, że poczekamy aż do tego momentu, kiedy się skończy ten event, ale na taki odcinek luźny, taki, że sobie biegamy, coś tam, powiedzmy, parę ciekawostek powiedziałem, udało się zabić jednego gracza, no więc myślę, że na taki odcinek byłaby to fajna tutaj taka odskocznia, więc to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Dzięki serdecznie za oglądanie, zostaw subskrypcję, łapkę w górę, żeby być na bieżąco. Możesz zostawić komentarz, jaki byś chciał jeszcze odcinek w przyszłości. Myślę, że jeszcze więcej się pojawi oczywiście z tej gry, z Apocalypse Rising 2. No i to by było na tyle. No, tak omówiłem z takich ciekawostek właśnie, że zmieniłem nazwę, także jak ktoś jest chętny, to można mnie tutaj zaprosić oczywiście na Robloxie. Zapraszam do mojej grupy na Roblox, bo nie wiem, czy wszyscy wiecie, że mam grupę na właśnie Roblox, Roblox u Kamsona, tak to nazwałem, więc możecie również zobaczyć na moim profilu, jak mnie zaprosicie na tutaj Kamson Pro, możecie zobaczyć, że mam taką grupkę. No i myślę, że z takich informacji to by było na tyle. Jeszcze zapraszam oczywiście na Discorda, bo tam daję zawsze informacje, kiedy będę streamował, tak? Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i na razie, hej!